obejrzeć postępy, sprawdzić, jak wyglądają postępy na odcinku budowy autostrady A1. To jest ostatni na południe województwa łódzkiego odcinek D, realizowany przez Intercor. Ma 7 km, można powiedzieć tylko 7, ale też aż 7 ze względu na mnogość bardzo dużych, kosztownych, skomplikowanych obiektów inżynierskich. Mamy tutaj dwa duże przejścia dla zwierząt górą, ogromne, bardzo masywne. Jedno widzimy za moimi plecami, nawet trzy przejścia. Mamy dwa ogromne mosty na warcie w ciągu każdej jezdni. Mniej więcej po 1,5 km długości każdy z nich, więc jest to ogrom, jest to mimo niewielkiej nominalnej długości odcinka bardzo duży wysiłek, bardzo skomplikowany, ale jest to odcinek najbardziej zaawansowany, jeżeli chodzi o wykonanie prac. W tej chwili możemy oceniać, że zaawansowanie prac sięga ponad 80%, więc jestem przekonany o tym, że zgodnie z deklaracjami wykonawcy 30 października tym odcinkiem pojedziemy, czyli będzie to pierwszy gotowy odcinek z tych czterech, które akurat budowane są na terenie województwa. Ja bym chciał spytać o pozostałe odcinki, między innymi ten odcinek, który jest nam gdzieś tam najbardziej opóźniony, tak kolokwialnie mówiąc, Kamień z Kwiatków, tak? Jak tam prace przebiegają, kiedy tam się przeniesiemy na nową jezdnię? Panie redaktorze, kategorycznie protestuję przeciwko określeniu opóźnionym. Nie ma żadnego opóźnienia. Różnica w postępie prac wynika z faktu, że umowa została podpisana 9 miesięcy później, więc nie można oczekiwać, że w sytuacji, kiedy prace rozpoczęły się 9 miesięcy później, żeby ich zaawansowanie było porównywalne z zaawansowaniem prac na odcinku, na którym jesteśmy. Wykonawca bardzo dobrze daje sobie radę, tam nie ma żadnych opóźnień. Jeżeli chodzi o... Faktycznie jest to ostatni odcinek, gdzie jeszcze jeździmy w obu kierunkach, ponieważ praca na wszystkich odcinkach odbywa się po drugie, gdzie jeszcze jeździmy po starej jezdni, która jest bardzo mocno zmęczona, wyeksploatowana. Natomiast według deklaracji wykonawcy, oczywiście musi tu w sukurs pójść pogoda, bo to jest bardzo ważny czynnik, więc jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów, po nowej jezdni pojedziemy jeszcze w wakacje tego roku, także tym samym Gierkówka przejdzie bezpowrotnie, stara jezdnia Gierkówki bezpowrotnie przejdzie do historii. Zakończenie tego odcinka pod koniec przyszłego roku, ale dobrze pamiętam, że węzeł Kamieński jeszcze w tym roku powinien zostać otwarty. Węzeł Kamieński ma być gotowy w październiku, jeśli nie pamięć nie zawodzi, natomiast całość nie pod koniec, tylko w połowie przyszłego roku. Ja myślę, że jest to termin jak najbardziej realny i to będzie ostatni z odcinków na terenie województwa łódzkiego, który zostanie przekazany kierowcom i w zasadzie chyba ostatni również w Polsce. Także świętując przekazanie kierowcom odcinka Biodrków Kamieńsk, będziemy mogli z czystym sumieniem powiedzieć, skończyliśmy budowę autostrady A1. Cała jezdnia jest właśnie przygotowana pod kątem wykonania już samej
nawierzchni planujemy do połowy lipca zakończyć układanie tej nawierzchni na całej jezdni prawej. Proszę nam coś powiedzieć o tej maszynie, która za nami pracuje, którą tak głośno słychać. Ta maszyna to jest w zasadzie zestaw trzech maszyn. Łącznie ten zestaw waży ponad 140 ton. Pierwsza z nich, którą widzimy, rozkłada pierwszą warstwę nawierzchni długości 25 cm. Kolejna dokłada 5 cm już tej warstwy wierzchniej. Kolejna to już jest podest roboczy, który tak naprawdę wykonuje zabezpieczenie przed zbyt szybkim wysychaniem tej nawierzchni. Za tą ekipą wejdzie kolejna ekipa, która już będzie szczotkowała nawierzchnię, wykonywała szczeliny poprzeczne i podłużne. Z jaką prędkością ta maszyna się porusza? Tak naprawdę najwięcej zależy od prędkości dostaw betonu, ale należy przyjąć, że przy tej szerokości nawierzchni, czyli niespełna 15 metrów, na dobę, bo praca jest wykonywana bez przerwy, co 12 godzin zmienia się tylko obsługa, w ciągu 24 godzin od 600 do 800 metrów. Co my możemy powiedzieć o zaawansowaniu pracy na tym odcinku? Jak daleko poszliście? W tej chwili zaawansowanie przekracza 80% na całości robót. No i zakładamy na tę chwilę, że jeżeli nie będzie żadnych niespodzianek pogodowych, bo tylko to nas może zatrzymać, powinniśmy całość prac zakończyć w terminie. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to czy były tutaj jakieś trudne sytuacje, które spowodowały, że jednak tego czasu było potrzeba więcej niż spodziewaliście się? Trudne sytuacje to wynikały raz ze specyfiki tego kontraktu, gdzie przy poprzedniej jezdni, kiedy ruch odbywał się jeszcze po starej Gierkówce, nagminnie przekraczali kierowcy prędkość dopuszczalną. No i nie